Doktor Jezus Chrystus. W dzisiejszym podcaście nawiązanie do słynnej już singapurskiej wypowiedzi Franciszka o tym, jak to prawda różne drogi, różne religie prowadzą do Boga i jakby katolicyzm jest zestawiony z nimi jak po prostu równy, jakby to było wszystko jedno, czy jest się w kościele, czy się w nim nie jest. Chciałbym Państwu zacytować bardzo ciekawy komentarz napisany przez kapłana independystę związanego z ruchem oporu, z katolickim ruchem oporu, przez księdza Włodzimierza Małotę. Jest to wpis umieszczony na Facebooku, więc żeby nie łamać prawa prasowego, tak prawa do cytatu, to tylko fragmencik, natomiast wydaje mi się, że szczególnie ciekawy. 200 kardynałów patrzy i nic. 4000 biskupów patrzy i nic. 400 tysięcy księży patrzy i nic. Setki milionów katolików patrzą i nic. A ich głowa kolejny raz, bez mrugnięcia okiem, w biały dzień, do kamer i na scenie wyrzeka się Chrystusa. Tym razem, żeby dzieło niszczenia resztek wiary katolickiej rozszerzyć na cały świat, z drugiej strony świata, w Singapurze. Milczenie wobec takiego publicznego aktu apostazji oznacza, że dla 200 kardynałów jest to ok, dla 4000 biskupów jest to ok, dla 400 tysięcy księży jest to ok, dla setek milionów katolików jest to ok, że mają głowę, która nie ma katolickiej apostolskiej wiary w prawdziwego Boga w Trójcy Świętej jedynego, a być może nie ma żadnej wiary w żadnego Boga. Czy kardynałowie mają wiarę, czy mają ją biskupi i kapłani, czy mają ją wierni? No, to jest pytanie otwarte. Mi się wydaje, że przede wszystkim sporej części z nich jest po prostu wszystko jedno. Bo jak wiemy, jednym z ukochanych przez katolików wszystkich świętych aktualnie w naszych czasach czczonych jest święty spokój. Druga rzecz, oczywiście większości to tak naprawdę bezpośrednio nie dotyczy, tak? Jeżeli by ich to dotykało, to być może byłaby jakaś reakcja. Jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, czy oni w ogóle rozumieją, o co chodzi w tej wypowiedzi i jak bardzo to odbiega od nauczania Kościoła, od prawdziwej nauki katolickiej. Bo mnie się wydaje, że oni po prostu kompletnie jej nie znają. No jeśli się zapyta przeciętnego katolika o właśnie o taką kwestię, jak zawarta w tej wypowiedzi Franciszka, tak? Czyli czy te inne religie prowadzą do Boga, to najczęściej usłyszymy, że no oczywiście, że tak. Może jeszcze usłyszymy coś na przykład o Asyżu, słynnym spotkaniu zorganizowanym przez Jana Pawła II. No więc taka jest moja smutna konstatacja w komentarzu. Natomiast chciałabym równocześnie Państwa zachęcić do tego, żeby jednak takie wypowiedzi jak księdza Małoty przekazywać dalej. Znaczy, żeby w ogóle takimi tematami, jak są takie wypowiedzi Franciszka, żeby męczyć biskupów, żeby męczyć kapłanów, żeby męczyć także innych wiernych, ale przede wszystkim duchowieństwo. Bo to nie może być tak, że oni sobie żyją w takim błogim, świętym spokoju i jakby tylko czekają, prawda, żeby opadł ewentualnie szum. Tam ci, którzy w ogóle na przykład zaglądają jeszcze na jakieś fora, na których pojawiły się pytania, tak? No nawet na Twitterze też było trochę zamieszania w związku z tą kwestią. Warto ich męczyć. Nie może być tak, żeby oni sobie w takim spokoju, prawda, i ciepełku trwali i jakby uważali, że nic się nie dzieje. Muszą wiedzieć, że w ludzie Bożym są ludzie, którzy są świadomi tego, jaka destrukcja Kościoła dokonuje się poprzez takie wydarzenia czy takie wypowiedzi, jak ta podczas wizyty Franciszka w Singapurze. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam serdecznie, zachęcam, żeby zajrzeć na główny kanał, tam jest katecheza o tym, jak w kontekście tej wypowiedzi Franciszka należy rozumieć zasadę poza Kościołem nie ma zbawienia, bo tutaj też wiele osób nieprawidłowo ją rozumie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.